Niezatapialni. 173 odcinek Nieczystych Zagrywek przed wami teraz to nie właśnie. Są Nieczyste Zagrywki. Teraz... Nieczyste Zagrywki, tak. Niezatapialni. Ale w topa... Komiksy są najbliższe, jak to było? Komiksy są najfajniejsze? Nie. Graku zbytu, nie wiem. Witamy serdecznie przy Ognisku Wiedźmina, odcinek pierwszy. Tak. Przy Ognisku Wiedźmina. Dobra, okej. Okay. Dzisiaj taki podcast. Ale to musicie podnosić takie odgłosy, razem, że tam wiesz... Kiedy jest z nami Mateusz, znaczy kiedy my jesteśmy z Mateuszem Skudnikiem, okazuje się. Witam serdecznie, rozgoście się przy moim namiocie Wiedźmina. Zarazo! Uważaj na te miecze, co tutaj leżą z boku. Nie? Jest z nami Mateusz Skudnik, jest z nami także... Dominik Gąska i Tomek Pstrągowski. Rozmawiać dzisiaj będziemy o giereczkach, gieruniach. Również będziemy rozmawiać o Gwiezdnych Wojnach na samym końcu, bez żadnych spoilerów, ale jeżeli nawet nie chcecie usłyszeć rekomendacji Mateusza i Dominika, czy jest to dobry albo zły film, to po prostu wyłączcie, jak zaczniemy o tym rozmawiać, na samym końcu programu to będzie. Będzie tak. Dzwonek na przerwę i wtedy dopiero... Nie no, po prostu jak zaczniemy mówić o Gwiezdnych Wojnach na samym końcu, to wtedy wyłączcie, jeżeli nie chcecie nic słyszeć, ale i tak nie będziemy spoilerować, więc też bez przesady, tak. Będziemy rozmawiać o The Game Awards, które Dominik Gąska obejrzał w całości, Mateusz chyba też z tego co... Ja? No bo tak zareagowałeś w tym mailu, jakbyś wiedział o czym mowa. Nie, no ja obejrzałem tylko... Ja to fuck Oscars, to musiałem wygooglać. Ja obejrzałem tylko chodzi. Highlighty i... Fuck Oscars jest to naprawdę taki, tak wysoki punkt całego tego rozdania. To było naprawdę... Jak, to i babka odsunęła. To jest, bo jak ty to oglądałeś samo, jako klip, to może to nie zrobiło takiego wrażenia, ale przy tej nudzie, takiej sztampie, takiej nijakości... Tego dobra, całego... to jeszcze chwilę. Trzymaj te myśli. Dobrze. Więc najpierw będziemy o tym rozmawiali, później będziemy rozmawiali o arcydziele kinematografii, gameplayu w jednym. Dwugodzinnym. O ośmiominutowym cudzie. Pół godziny co najmniej, jak nie półtorej. Jak? Nie, no, na razie 8 minut jest. Podobno tylko... w niektórych krajach on jeszcze trwa. Trailer. Zwiastunie no filmu arcydzieła w chwili poczęcia, tak to nazwijmy, Death Stranding, które mistrz Kojima miał... Mistrz Kojima-san, tak, miał... miał przyjemność zrzucić na nas. Obdarzyć nas, jak nie wiem, czym, jak złotym deszczem w piosence Bajmu, co najmniej. Zejść z tej góry takiej tak, wysokiej. Tak, postanowiliśmy, to był tak ważny i tak kluczowy moment tych nagród, że postanowiliśmy je wyłączyć ten filmik ze wszystkich innych trailerów i jeszcze ja będę w tym momencie trochę o MGS-ach. Dominik też grał w MGS-a 5, więc też coś powie o MGS-ie 5. Tak, grałem dzisiaj do 5 rano w MGS-a 5 z jakiegoś powodu. I trzeci nasz temat będzie tematem biznesowo-ekonomicznym, czyli będziemy bredzić na temat, na który się w ogóle nie znamy. Finanse. Tak, ile to jest 52 miliardów dolarów? Jakbyś tak miał ułożyć pod ścianą. W stówkach złotówka. Za które Disney kupił znaczącą część 20th Century Fox. 52 billion, tak naprawdę? Tak, 52 miliardy. Tak. Nie wiem, odgłos facepalmu. Nie wiem, czy nie moglibyśmy jakiejś dziury budżetowej w Polsce załatać w ogóle za tą sumę. Więc najpierw The Game Awards. Dominiku. Oddajemy głos naszemu wysłannikowi. Wracając do mojej myśli, że to całe wystąpienie z Fuck Oscars, to był człowiek odpowiedzialny, niestety nie pamiętam jego nazwiska w tej chwili. Za The Way Out. Za Way Out, tak, tą grę o uciekaniu z więzienia, która nie jest wcale grą o uciekaniu z więzienia. Jak zaraz, to nie był ten człowiek od Brothers? No, to człowiek, który wcześniej to sam Brothers, człowiek, tak, to jest ten sam człowiek, to jest to samo studio. I on tam nie był trzeźwy raczej, nie sprawiał takiego wrażenia. Jim Sterling to fajnie komentuje, jak on tam mówi, że ma jetlaga. W trakcie tego swojej wypowiedzi to Sterling mówi, że ja widziałem jetlaga i widziałem różne rzeczy i to nie jest jetlag, to co ten pan ma. Poproszę takiego jetlaga jak ten pan. Tak. Ale był bardzo fajny, miał dużo pasji w sobie i w porównaniu z taką całą sztampą, taką nijakością, bo... Prawdziwy był taki. Taki był prawdziwy i taki był ciekawy. Tak wyszło coś prawdziwego. Coś takiego nagle. Tak, bo... Pomiędzy reklam i wszystkiego bo właśnie innego. The Game Awards... Ono jest na tyle w tej całej swojej... To jest ładnie wyprodukowane. Temu nie ma co zarzucić od takiego... To można puścić w telewizji, pewnie w jakimś prime time'ie i... No teraz już nie można. Po fakt The Oscars to tak średnio. Aha, nie no, chodzi mi o to, jeżeli chodzi o same takie walory, jak to jest wszystko pomontowane, tam jakaś orkiestra, jakieś coś tam. Jakby wyciąć takie kompletnie żenujące wstawki, bo tu masz taki blister, masz taki program wyprodukowany właśnie jako Oscary, prawie że.
dla przynajmniej dla tam nie, nieuzbrojonego oka, nie, jest nie, tam nie do odróżnienia, to są takie wstawki jak z takiego w ogóle jakiegoś programu klasy C, czyli nagle ktoś wraca do kamery i zaczyna, a dzisiaj ma, jest promocja na PlayStation Store, gdzie można do 40% taniej kupić gry. I tak można na to, eBayu i to, kupić i to. Coś tam też. Tak, a i albo w ogóle... Od użytkownika w ogóle, to tak, Lala 28. Jest, polecam tego Allegrowicza. I to nawet nie, że reklamy są w środku, tylko że Kili, sam prowadzący, który przez tam 3/4 programu stara się sprawdzić, że nie takiego wręcz mecenasa, takiego przedstawiciela... No on się stara, to fakt. Sztuki, gier wideo, takiego kurde mesjasza i nie wiem kogo jeszcze. Nagle się odwraca do kamery i ci kurwa sprzedaje tam promkę 40% akurat na kupony do McDonalda prawie, że nie? Więc tam takie masz seriously, no ale... On jest chyba teraz taki, w takim rozdarciu pomiędzy Dorito Gajem a przyjacielem Kojimy. Trochę tak, trochę tam, ja nie słuchałem tego lata podcastu. Lata po kanałach po prostu. Nie słuchałem tego tornado. Podcastu, który ktoś nam zalinkował na fanpage'u. To był na fanpage'u czy na grupie? W każdym razie gdzieś na Facebooku ktoś nam zalinkował podcast, z którym Kili podobno się tłumaczy z tego. I to ta krótka relacja... Bo ten wywiad trwa półtorej godziny, nikt z nas nie miał półtorej godziny, żeby słuchać wywiadu z Jeffem Kili. Ale ta krótka relacja, którą ktoś przedstawił z tej rozmowy, brzmiała dość sensownie, że on przedstawia to w taki sposób, że albo będzie sprzedawał kupony do McDonalda i reklamował PlayStation Store, który powiedzmy jest jakoś tam jeszcze nie bezpośrednio zainteresowany zwycięstwem tej czy innej gry. To przynajmniej nie musi wchodzić w deal właśnie z konkretnymi wydawcami, że przynajmniej nie ma, ten konflikt interesów on ciągle jest, ale jest taki może łatwiejszy do obronienia, nie wiem. Ale, bo trochę z tą myślą uciekłem daleko, pomijając te wszystkie walory produkcyjne i tak dalej, bla, 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 to jest taki show, który ciągle jest tak prawie, on jest taki, że to jest tak jak z tym Uncanny Valley, z tym takim, że on już jest prawie, on już jest tak blisko takiego prawie Oscary, wysokobudżetowego, Oscarowego show, że takie momenty, kiedy nim nie jest, tak... Nasz szwach się rozłazi. Tak, rozłazi się, się rozłazi nasz szwach produkcyjnych. To jest taki zawsze te, wiesz, ten taki ułamek sekundy, o dwie sekundy za późno ktoś wejdzie, ktoś wyjdzie i po prostu tak. I masz takie, że praktycznie trafiają, ale kurde jeszcze nie. I wiesz, że paradoksalnie to ta mała różnica, ten mały kawałek pomiędzy tym, co jest, a tym, co jest w Oscarach, to mogło być jakieś tam olbrzymie budżety, że to właśnie dojść do tego poziomu takiego, żeby to było takie super piękne, to może być różnica tam rzędu wielkości w budżecie. To są te ostatnie 2 kilogramy, z które próbujesz zrzucić, jak wiesz, tak, pracujesz tak. Na sześciopak i pytanie, który nie możesz zrzucić. I teraz pojawia się podstawowe pytanie, po co? No tak, no właśnie, to jest zajebiste pytanie, bo rzeczywiście, jeżeli on ma do wyboru pomiędzy, wiesz, wchodzeniem w układy z wydawcami, tak, i braniem pieniędzy i tak dalej, to wtedy nagrody w ogóle nie mają sensu, a rzucaniem nam co chwilę promek w twarz i polecam Allegrowicza, to może jest jednak jeszcze trzecia opcja pod tytułem, to może jednak trzeba te nagrody trochę, wiesz, uspokoić, trochę zmniejszyć tą imprezę, może trzeba z tego zrobić, nie wiem, bardziej... Wiesz, nie powiedzmy. To wszystko jest nie, takie. Nie Comic Con w San Diego, tylko po prostu nagrody jakieś tam, wiesz. Komiksowa Warszawa. Tylko to MFK, takie... właśnie, Komiksowa takie... Warszawa. Żeby to wszystko, wiesz, jakby. Tak. Może nie potrzeba. Tym bardziej, że wiesz, jakby jednak wygląda na to, że gierkowo to nie są. Kurde, aktorzy, to nie są, wiesz, ludzie, którzy są obeznani z tymi kamerami, z tym blichtrem, z tym wszystkim. To są ludzie, którzy siedzą przy kompach i stukają 20 godzin, wiesz, na dobę, nie? Te gry. I oni się nie nadają. Tak naprawdę całe to towarzystwo, które tam, wiesz, podaje te nagrody, odbiera i tak dalej, może ci wszyscy ludzie się po prostu nie nadają na to, żeby brać udział w takim wielkim wydarzeniu, po prostu w skali Oscarów. To jest dlatego prawda. Fuck the Oscars jest po prostu wiesz, najlepszy moment. Nawiązując do tego, co powiedziałeś, tak półhumorystycznie, że nie da się, że oni się być może nie nadają. Nie, znowu, mam strasznie słabą pamięć do nazwy. Ta pani, która gra Senuę w no tak, Hellblade. Tak, pani, która gra Senuę, tak, właśnie to ona. Jak ona się nazywa? Nie pamiętam. Ona ma przedziwne... Urocza pani, podobno bardzo utalentowana. Ja nie zapoznałem się z jej historią, ale Iga Ewa Smoleńska mówiła o niej dużo. Ale w co ona tam przyszła ubrana? W dresiory. Ja nie jest, nawet nie w dresiory, ona przyszła, ona, może to była jakaś świadoma taka kreacja, bo ona przyszła też ubrana tak mi się wydaje, w taki dresik, który wyglądał jak taki dresik z sesji motion capture, bo to był taki kolorowy dresik, który miał wypustki na sobie. Myślę, że tak, takiego... bo wiesz, bo nagrodę wręczał Andy Serkis, więc wiesz, tak, totalnie więc to temat... może był taki ten, ale to wyglądało tak
właśnie, kurde... Ale bo ona, no widzisz, no właśnie o to chodzi, nie? Bo ona jest technikiem dźwięku, ona nie jest aktorką. I nie chodzi oczywiście tutaj, żeby się bawić... nagrodę za bycie aktorką. Żeby się bawić w pamięć... Bo była zajebistą aktorką. Bo była zajebistą aktorką w tej grze, oczywiście. I nie chodzi mi o to, żeby się bawić teraz... Jasne, bo ja tak też mówię żartobliwie, tam co ona przyszła ubrana, żeby się teraz bawić w tego... Arbitra elegancji, tylko chodzi mi o to, że to właśnie bardzo dobrze uosabia, że to nie jest odpowiedni sposób wynagradzania tych ludzi, że pomijając to, że od tych nagród bardzo jedzie taka woń tego, co my mamy na przykład w dziennikarstwie growym, że my żyliśmy całe życie w takim, czując się jak gorsi dziennikarze i dla nas takim ostatecznym celem była telewizja albo była prasa papierowa. Znaczy nawet nie chodzi o dziennikarze growi, ale też dziennikarze internetowi. I tak samo tutaj, Kili się wychowywał oglądając Oscary i myśli, że naturalne jest to, że to jest taki szczyt tego, co można osiągnąć w tego typu nagrodach. A może nie, może Oscary są naturalne dla branży filmowej, bo są w telewizji, ludzie oglądają telewizję, w telewizji oglądają filmy i to jest odpowiednia metoda transmisji takich nagród, a być może nagrody growe to nie jest, kurna, temat na półtorej godzinny show telewizyjny. Jeszcze rozwijając trochę tą myśl, oprócz tego, że pani Senua wygrała tą nagrodę dla najlepszej aktorki, bardzo słusznie. Jakby ona nie wygrała, to była bardzo zasługująca osoba, to chciałem jeszcze powiedzieć, że ona była dobrze ubrana. Nagrody były złe. Tak, znaczy, oczywiście, ja wyobraź sobie jeszcze sytuację, ja jak chciałem, oni tym nie chodzi, czekaj, w mojej chodzi, nie chodziło o krytykowanie wyobraź, tej wyobraź pani. Wyobraź sobie sytuację. Tylko chodziło mi właśnie o to, żeby uwidocznić ten sposób. Tylko wyjaśniam dla słuchaczy teraz, że zupełnie nie mamy nic do ubioru tej pani. Wyobraź sobie sytuację, jakby oni jeszcze kazali tym biednym laskom się ubierać po prostu w te galowe stroje. Tak, oczywiście. Po prostu oczywiście. Tylko, że po prostu nie, po prostu totalna jakaś paranoja. Nie pasuje jedno do drugiego, o to chodzi. Nie chodzi mi o to, że ja krytykuję strój. Nie pasuje, oczywiście nie pasuje. Dlatego te jakby nagrody powinny być, wiesz, takie bardziej, wiesz, nie? Growe, a jeszcze to jest sama myśl Tomka, przed tam jakiegoś czasu, jak gadaliśmy o tych nagrodach, że jeszcze jednym problemem jest, że okej, Oscary przy całej swojej, znowu to nawiązanie do Oscarów, ale to nie jest coś, co my wymyśliliśmy, nie? Oscary przynajmniej mają tą rolę, owszem, to jest ciągle też takie święto wielkiego biznesu, ale one też mają trochę rolę takiego promowania tych takich niezależnych filmów, czy takich filmów bardziej w cudzysłowie artystycznych, a przynajmniej trochę bardziej ważnych niż taka papka popkulturowa. A w The Game Awards w ogóle nie ma takiej funkcji. Nie róbmy tego już takim innym, ponieważ nie, mają. Bardzo dużo nominowanych filmów jest puszczanych w Stanach najpierw w ograniczonym tym zasięgu, tylko po to, żeby spełnić te warunki, żeby się kwalifikowały do Oscarów i żeby były nominowane właśnie. Nie bardzo często też, oczywiście, że Oscary lubią, Hollywood lubi nagradzać samo siebie, ale zdarza się dosyć regularnie, że wygrywa film, który no nie zrobiłby szału w box office jakiegoś ważnego Oscara i dzięki temu, że wygrywa, to ludzie, zwłaszcza w Ameryce, mówią okej, to jest ważny film, idziemy na niego. No ostatnio wygrał Moonlight. A z tymi grami tak nie było teraz? W ogóle. No jak Zelda dostała, to ciężko tak powiedzieć. Ciężko powiedzieć, że ktoś jeszcze nie słyszał o Zeldzie. Multiplayer dostał PUBG, nie? Tak, więc... że ta gra w ogóle potrzebuje... To totalny indyk. Multiplayer dostał. Najlepszy indyk dostał Cuphead, więc też to nie jest gra, o której nikt nie słyszał. Niektórym trzeba by już naświetlić jakoś, co nie? Ja jakby nie mam też pretensji za bardzo do tego, no bo dobrze, że wygrywają takie gry dosyć... Bo też trudno mieć pretensje, bo no pretensje można mieć, gdybyśmy teraz mogli wyciągnąć z kapelusza jakąś taką grę i powiedzieć, tu jest taka gra, która nas zasługiwała nagrodę i by to ją nagłośniło. Nie ma tylko takiego. Właśnie częścią tego show Oscarowego jest to, że na końcu masz zaskoczenie. Jakby to jest dobrze napisany program, tak sam sobie, że nawet jeżeli wygrywa ta Meryl Streep znowu, to nie jesteś pewien do końca, że wygra ta Meryl Streep. A tutaj, no od początku wiedziałeś. Tutaj wiedziałeś, tak? Od początku? No, że będzie PUBG i że Zelda, totalnie wiedziałem, no. Absolutnie, no. Jeszcze, no, ale tak później, nawet z tym Cupheadem, na początku byłem trochę zaskoczony, ale później tak sobie myślałem, a co w tym roku innego z Indie Gear mogłoby dostać, no, nagrodę? Co było takiego głośnego i tak ważnego i... No akurat to był dosyć słaby. Senua, nie? Jest no, ale to nie jest w Indie. Znaczy, no... No jak nie? No ciężko powiedzieć. Podejrzewam, no właśnie o to chodzi, przecież oni jakby tą grą udowadniają właśnie, że indyki... Ale podejrzewam jednak, że $30. Jurorzy mogli dosyć konserwatywnie do tego podejść i że gra, która wygląda na 3A... jest dla nich, jak 3A, tak, to, no właśnie, to jest grudnia. Dla nich 3A, okay, mimo że została wydana za pieniądze 3i. Dobra, tak, rozumiem. A Cuphead, mimo że podejrzewam, że z punktu widzenia finansowego był nawet bezpieczniejszą produkcją, bo tam Microsoft kupę kasy włożył, no ale jednak jest grą indie robioną w małym studiu. Przy okazji Cuphead ma ładniejszą historię, bo jednak tak. Też to jest akurat fajne, że teraz jak o tym myślę, że wyróżnili Cupheada, bo
jakkolwiek Hellblade jest grą indie, to jednak Ninja Theory jest już dosyć taką firmą umocowaną na rynku. Firmą, która ma na koncie wysoko budżetowe produkcje dla wielkich wydawców, która raczej nie ma problemów ze znalezieniem inwestorów. Więc jest to niezależne w tym sensie, że nie zależy, że zależy tylko od nich samych, ale nie ma tego takiego ducha buntowniczego, takiego, że nagle dwóch typów, a Arkhapach ma dodałem tylko historię. Ale jest wolność twórcza. To jest dwóch typów, którzy nie umieli programować i postanowili, że stworzą grę i się nauczyli programować, żeby zrobić tą grę. Więc mi się wydaje, że w Hellblade jest ten duch taki właśnie. No właśnie też tak. Że oni powiedzieli, zrobimy coś swojego. Żaden wielki wydawca tego od nas nie kupi, bo to będzie gra o dziewczynie, tak, która jest chora psychicznie. Ale zrobili to za swoją kasę i za kasę inwestorów, którą normalnie pozyskali. No ale za taką kasę, że jakby się nie udało, to by wszyscy stracili pracę. No tak, nie? Ale nadal to nie jest taka historia jak dwóch typów, którzy stwierdzają pewnego dnia, że chcą stworzyć lepsza grę. Historia. Lepsza historia może z takiego rynkowego punktu widzenia. Nie? Znaczy, ale Dominik, bo ty mówisz, o, wiesz, jakby w pojęciach ekstremalnych, nie? Że jakby indyk, jeżeli jedna osoba zrobi grę, tak, po prostu jest taki bardziej to jest, wiesz, żaba, która staje się księżniczką, tak, w tym momencie. Taki prawdziwy indyk, który zrobił grę, zrobił 100 milionów. Ej, tak, w naszych czasach to nieważne, czym się stanie, tak, na końcu. Indyk to żaba. Może jej spytajmy, może tej żaby spytajmy, tak, czy to... Czy ty założyłeś jej płeć? Właśnie. Ja nie, to właśnie ty założyłeś. Ale to jest w ogóle ciekawy problem. Czy Hellblade to jest indyk, czy pełnowymiarowa gra? Pewnie nie pamiętasz sama nominacji, nazwa co? Powstaje independentnie, więc jest niezależna, no. Halo. Nie, no ja też bym powiedział. Okej, no to w tym sensie, kurde, Dota 2 jest indykiem. I Zelda jest indykiem. I Zelda jest indykiem. Jest zrobiona przez firmę, która ją wydała. No i nikt tak, tam nad nimi nie, no. No i poniekąd. I wymieniliście dobre gry teraz, które zrobili niezależni ludzie. Znaczy ja nie mam... Na twoim nie siedziało po prostu, wiesz, 50 ludzi. Znaczy nie wiem, czy akurat Zelda, no bo tam można by pociągnąć tak, że... Nie wiem, chociaż nie wiem, czy tam jest jakieś studio. Też mi się wydaje. Nintendo. Wydaje mi się, że Zelda robi wszystko Nintendo jest... normalnie, wiesz, swoimi zasobami własnymi. No ale Valve jest takim sztandarowym przykładem, który się podaje właśnie, jak się mówi o tym, co jest indie, co nie jest indie. Że tak według takiej definicji... niezależnej firmy, która nie właśnie nie należy do żadnego wydawcy wielkiego, ani do żadnej wielkiej korporacji, która produkuje sprzęt na przykład, tylko robi kompletnie własnym sumptem, za własną kasę, jest prywatna, bo też jeszcze Nintendo jest spółką publiczną, więc tam blablabla, no, tak, a Valve jest firmą prywatną, a trudno mówić, kurna, w tej chwili, znaczy pomijając fakt, że Valve nie robi gier. Robi przecież teraz Trax i Portal. To robi jakiś deweloper mobilny dla mnie. Tak, to nie robi nawet Valve, ja myślałem, że to Valve robi. Na pewno nie robi tego Valve. Nie widziałeś tego? Jest jakiś taki... Widziałem, tak, widziałem. Jakaś mega znana gierka o ciężarówkach? Widziałem, nie, chciałem to przemilczeć, ale widzę, że nie dałeś mi tego przemilczeć. Budowanie mostów. To jest coś, co się robi w grach mobilnych. To jest taki kierunek gier, że budujesz mosty. Aha. I tam układasz. I później jak zbudujesz ten most, układasz, to ciężarówką musisz przejechać. Żeby się nie wywrócił. Tak, żeby się nie wywrócił. Nie, no ja nie gram na mobilach w ogóle, bo nie mam komórki teraz, która by się nadawała do grania na mobila, więc... Nie wiedziałem o tym trendzie jest taki, mostowym. Tak, jest mostowy trend. Ale to nie jest, ale przecież... o Jezu, jak się nazywa ta gra? Taka, gdzie takie czarne kuleczki układałeś w te mosty. World of Goo, tak. No, Goo, przecież to była totalnie, no, to jest totalnie ta gra, no. Tak. To nie jest jakby mobile tylko i wyłącznie. Masz rację, więc jednak coś na ten temat wiem. Dobra, ale wracając do nagród. Znaczy właśnie, ja bym chciał powiedzieć, że ja uważam, że nagroda Zeldy jest słuszna i najprawdopodobniej nie kto inny jak my też nagrodzimy Zeldę jako grę roku, pomimo tutaj sprzeciwów Dominika, które najprawdopodobniej się pojawią. Ale zgadzam się z Dominikiem, że to no to nie jest dobre dla show, nie? Jakby to nie jest ciekawe. To jest strasznie taki konserwatywny, oczywisty no wybór. Dobra, ale showem, że tak no, ustaliliśmy, oni, że te, trochę to powinni... Oni chcą robić to show. Ja wiem, ale może to nie jest zbyt dobre dla show, ale czy to jest dobre dla gierkowa? W sensie dla co też dla nie wiem. Całej produkcji. Też nie wiem, bo jeżeli mamy nagrody, które powinny wyróżniać najlepsze gry roku, co nie? To chyba jednak te nagrody powinny być przyznawane dla gier, które w jakiś sposób też są nowatorskie, albo oryginalne, albo jakoś zapalne dla debaty, co nie? Coś takiego. Już nawet GTA 5 był moim zdaniem bardziej interesującą grą niż, kurde, która to jest Zelda? 30? I która jest po prostu kolejną zajebistą Zeldą i okej? Okay. Jakby o czym tu dyskutować? No to jest taka Meryl Streep, no po prostu. Tak. No trochę tak, albo taki chciałbyś, żeby więcej było chudefaków nominowanych, dobrych,
przy Meryl Streep, żeby jednak był pewien suspens, tak? Cały czas. Było Hellblade nominowane do najlepszej gry niezależnej. Niezależnej, tak? Tak. A nie dużych tych. Nie wiem. Nie sprawdziłeś? Nie, bo ta strona strasznie dziwnie wygląda na komórce, nie wiem, czy coś się nie doczytało. A, już teraz okej, bo się nie doczytało, dobra, to teraz mogę sprawdzać więcej. Czy była do... Do dużych gier, do dużych? The best game. Best fight, nie, best action adventure. To te, że są w ogóle te wszystkie gatunki, to też jest dla mnie, ale to już gadaliśmy wiele razy. Best action adventure nie było nominowane. Że to jest dziwne. Best action. A best game w ogóle po prostu? Best action też nie było, a best game... Game of the Year. Zelda, Mario, Pup, Persona, Horizon. Nie było. Nie było. Czyli, że jest to definitywnie gra indie. Lawyer, tak. Na zawsze. Allegedly. No ale właśnie, już gdyby Persona wygrała tą nagrodę. Albo te PUBG, gdzie chociaż akurat ja rozumiem trochę zarzuty Dominika, że to nawet nie jest skończona gra beta, jeszcze. Nie? Nie? No właśnie. Więc się nie do końca rozumiem, dlaczego jest takie ciśnienie na to, trochę... żeby ją wyróżniać, ale z drugiej strony, jeżeli nie ona, to Overwatch by znowu dostał, tak. Więc tam pak Overwatch, niech będzie ten PUBG. Tomek, ty się cieszy, że Death Stranding nie wygrał żadnej nagrody, okej? Okay? Ty się z tego się cieszy. Mnie strasznie dziwi to, że człowiek, że ludzie co u nas... cool, jakby wygrał, mimo że jeszcze nie ma tej gry, co nie? Że postanowiliśmy nagiąć regulamin, żeby Kojima-san w ogóle... Że ludzie u nas, i czasami tylko u nas na Facebooku, tak się dziwili mi, że ja napisałem, że to jest strasznie dziwne, że PUBG dostało nagrodę za Best Ongoing Game, mimo że jest skończona. Paweł Kamiński na przykład napisał, że no przecież skoro jest ongoing, to jest ongoing. No ale nie, no nie taka była idea tej nagrody. Idea tej nagrody była taka, że skoro gra wyszła, że ongoing to jest gra, która wyszła i cały czas jest wspierana. Ktoś inny pyta, a po czym poznać, że gra wyszła w dzisiejszych czasach? Ja odpowiem na to pytanie. Skoro sam twórca mówi, że ona jeszcze nie wyszła, tylko jest to wersja tam 0.9 i jest to wersja testowa, to należy temu twórcy zaufać. Ale już od roku jest wersją 0.9 czy tam 0.8 wcześniej. I nie wmawiać całym ludziom naokoło, że nie, to gra już wyszła, bo jest dostępna. Skoro sam autor otwartym tekstem mówi, że to nie jest jeszcze kompletna gra, to dla mnie nie potrzeba więcej argumentów. Ja tak, zgadzam się. Zgadzam się z tobą. Jest zapadła podobno cisza, ponieważ się z tobą zgadzamy. Grał Maciek Kowalik z Poligami w PUBG w wersji Xboxową i to on jeszcze grał na Xboxie One X i podobno jest tragiczna. Tak? Że poniżej 20 klatek działa, wygląda bardzo źle. Przecież to nie jest ładna gra. To, no nie jest, to nie bo to jest gra... Problemu z obliczeniami. To nie jest ładna gra, ale ona i na PC-cie słabo działa. To jest gra słabo zoptymalizowana, to jest w ogóle jakiś taki... Co myślicie? Jeszcze jeden mam temat w sprawie tych nagród, żeby już przejść płynnie do mistrza. Ja wcześniej już zrobiłem przejściówkę, ale takie. No wiem, ale ją zignorowałem. Co myślicie w ogóle o tym, że były reklamowane nowe gry jakby? No to też jest trochę dziwne, jak się organizuje święto dla gier tego roku i jakby najważniejszym punktem tego święta są nowe gry, co nie? Nie gry, które my honorujemy. Ale tak. Nie tylko, trailer do filmu jeszcze też leciał przecież nawet. Tak, trochę nie myślałem o tym, ale trochę tak jest, bo ludzi chyba znacznie bardziej interesują trailery. Tak. To jest trochę taki kazus E3, że ludzie oglądają te konferencje na E3 nie dlatego, żeby kurna słuchać, co pan Microsoft i pan Sony mówi, tylko ludzi cieszą w giereczkowie filmiki z nowych gier i że jakieś takie jest, kurde, przeświadczenie, że jak robisz coś o grach, to musisz tam powciskać trylerię nowych gier, bo inaczej nikt nie będzie tego oglądał. No tak, a to powinno być takie retrospektywne spojrzenie, retro w tył. To powinno być dokładnie takie uhonorowanie tych gier zeszłego roku. Fajnie, i tak wiesz, takie jakieś można by jakieś inne materiały o nich przygotować, jakieś takie... Wywiad z twórcą, czy jego gra się ukazała, czy nie, żeby to wreszcie było ustalone. No dobra, widzę, że nie pociągniemy tego tematu szczególnie dalej. Szczególnie, że mało jest w grach wideo i Michał Pyłowarczyk często o tym mówił z razów naszego nieodżałowanego serwisu. Że mało jest wracania, tak. Mało jest wracania, mało jest takiego patrzenia na to, co już wyszło i takiego może spojrzenia na to w inny sposób, może właśnie potem jak hype opadnie i kurczę zastanowić się, co w tej grze wyszło, co w tej grze nie wyszło. I kurna, gdzie to robić właśnie, jak nie na takim show, jeżeli już... Na naszej ścianie facebookowej, na nieczystych zagrywkach, można to robić z MGS-em, co właśnie robię, bo postanowiłem retrospektywnie wrócić do MGS-ów, dwójki i trójki. I tym już trzecim przejściem dochodzimy do... przesiówka, ale to i nie będziemy gadać w ogóle o Death Stranding? Do Death Stranding dochodzimy. Najpierw pojawiło się najdłuższy w historii The Game Awards. The Game Awards ma chyba 3-letnią historię, więc to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie. Najdłuższe w historii zjawisko wideo, nie wiem jak to nazwać, no. Trailer, zwiastun, film,
etiuda, miniatura. Klip, dzieło sztuki. Dzieło sztuki, tak. Może to być też dzieło trollerstwa. No, 8-minutowy zwiastun Death Stranding. Ja jestem, ja bym chciał najpierw powiedzieć wam, że ja jako teraz ekspert od psychiki Kojimy-sana, ja jestem absolutnie przekonany, że oni siedzą w studiu we trójkę, we czwórkę nie, nawet, bo nie. Ich jest tam... On siedzi sam. Jest Ridus? Nie, jestem absolutnie przekonany, że on siedzi z Ritusem, z Madsem Mikkelsenem i z Del Toro. Że jadają blanty, kręcą filmiki tak po prostu, wiesz, w stylu, to teraz zrobimy to, a teraz zaczniemy się unosić do góry nogami, bo i tam żadna gra nie powstaje. Podobno Mike Czerny grał i tak? Widział, który jest szefem Sony Worldwide Studios, czyli no, głównym człowiekiem, który im płaci. Ale może odeszła nad sobą ludzi, którzy z kolei patrzą na niego. No. Tak, widziałem! I tam... Tomek, no ale przecież widziałeś wywiady na pewno z tymi ludźmi, którzy mówią, że nie wiedzą w ogóle. Ani tak. Del Toro nie wie, o co chodzi. Ani Del Toro, nie wie, o co chodzi. Ani Mads Mikkelsen tak samo. Mikkelsen też nie wie, no. Nic nie wie. Ja myślę, że tam chyba Kojima sam siedzi. Nie, wiesz. Del Toro powiedział wprost, że po tym, jak mu Kojima wytłumaczył, co to będzie zagra, to on nic nie zrozumiał. Ja chciałem tylko się szybko poprawić, że chyba się pomyliłem i Cerny chyba nie jest szefem jeszcze Worldwide Studios. On był... on wychodzi z jakiejś firmy robiącej gry, Steve, i on jest teraz chief architect, takie ma stanowisko. No w każdym razie jest kimś ważnym. Czyli strzeliłeś takiego ekskluzywa teraz, zdradziłeś, że dostanie promocję. Nie wiem, że dostanie promocję, no ale wiem, że on awansował z jakiegoś... Tylko u nas. I teraz nie pamiętam, tylko że on, tylko on siedział... Ognisku Wiedźmina. On siedział nie w Naughty Dog, tylko w którymś z innych tych studiów Sony i awansował na... po premierze PS4 na Chief Architect. Bardzo mi się podobają nagłówki, które się pojawiły nie tylko, ja akurat z Poligona znalazłem taki nagłówek, ale później sprawdzałem, że na innych serwisach też są nagłówki w stylu fani Kojimy próbują znaleźć tak, sens w tle, w tle, w tle. Ale właśnie, ale co, może my trójkę spróbujemy znaleźć jakiś sens, No ja nie wiem, co to będzie za gra, autentycznie. Ale nie, na pewno jest to trailer, który kompletnie... Nieważne, jaka to będzie gra, spróbuj znaleźć sens w tym, co widziałeś. W tym momencie to może być horror, w tym momencie to może być strzelanina, bo tam się strzela. W tym momencie to najprawdopodobniej będzie jakiś popierdolony science fiction, takie poryte. Tak zwane hard SF. No, nie, właśnie nie hard SF, bo hard SF jest oparte na nauce. Bardzo wątpię, tam żeby jest to... jest totalnie nauka. No jak? Tam jest... Totalnie nauka zbita właśnie z jakimiś niewidzialnymi ludzikami. Tam jest zarodek w szyi. Jak w szyi? Jakieś takie wytaczki, które robią. Jak w szyi? Jest takie dziecko, które krzyczy, a później kamera wychodzi i się okazuje, że wychodzi przez usta tego... Nie, no ona najpierw wchodzi przez usta, ona no, wchodzi mu do żołądka. Ale tutaj dosyć, ma dolo. Nie, no właśnie dosyć płytko ona wchodzi, ta kamera. Nie, ona tam... Gdzieś tutaj w szyi, w przyłyku się ten dzieciak rozwija. Albo w żołądku to nie jest dużo lepsze rozwiązanie, szczerze mówiąc. Chciałem coś powiedzieć a propos... Ciąża żołądkowa. Chciałem, teraz będzie szybka dygresja, bo teraz mi się przypomniało i nie chcę, żeby ta myśl mi uciekła. Z MGS-a 5, który jak mówiłem, grałem dzisiaj do 5 rano, nie do końca wiem czemu. A propos subtelności Kojimy w scenopisarstwie, tam jest taka scena, że znajdujesz ludzi, którym się jakaś choroba rozwija i oni są podłączeni do jakichś nagrań. I jakieś nagrania są im puszczane w jakichś dziwnych językach i tam to ma czemuś służyć, czy jakieś tam pranie mózgu, czy coś. I pojawia, ale i w pewnym momencie ktoś mówi, że they are shoving those recordings down their throats, czyli słuchacze dosłownie wciskają im te nagrania w gardła i w tym momencie tam są takie zdjęcia pojawiające się. Pojawia się zdjęcie, w którym ktoś ma taki do gardła wciśnięty przewód, nie? Więc dosłownie im wciskają w gardło. Nie wiem, Kojima wciska nam to dziecko w gardło przez gardło. Nie wiem, o czym będzie ta gra, no. Ale ja się nie pytam ciebie, o czym będzie ta gra. Ja pytam się, co widziałeś w tym trailerze. Co po prostu, co tam się wydarzyło, wiem, stary. Nie. Tam pada deszcz i ktoś starzeje się. A ktoś inny rodzi. No. Zajebista teoria jest jedna taka, że oni noszą to dziecko po to, że jak się zestarzeją, rozumiesz, bo na nich napada ten deszcz, to wtedy to on się zestarzeje i umiera, to dziecko szybko rośnie i jest drugą tą samą osobą. Rozumiesz? Że on takiego małego Ridusa w sobie nosi, że jak w żołądku. Tak, w żołądku, że jak on się starzeje, to dziecko też rośnie i rozumiesz, i w ten sposób... No dobra, ale dlaczego on się starzeje, bo deszcz pada? No to jest dobre pytanie, myślę, że to nie jest pytanie do mnie. Bo do twórcy A powiedz mi więcej o tym, znaczy mi, wszystkim, o tym... Del Toro, który stwierdził, że nic z tego nie rozumie. Czy to chodziło o to, że... Może to chodziło o to, że on po prostu nie rozumie gier, wideo? Nie, nie Ridus też nic nie rozumie, tak. I Del Toro też nic nie rozumie, więc mam wrażenie, że ciężko by było Kojimie wybrać 3 osoby, które totalnie nic nie rozumieją z gier. Ja mam wrażenie, że doszliśmy już do takiego momentu w
grach wideo, kiedy gry wideo są już na rynku tak długo, że ludzie, którzy grali w gry wideo, nie tylko już dorośli, ale też zdążyli odnieść sukces. I takie, mam wrażenie, że jak, zwłaszcza jak Reedus zawsze mówi o tym Kojimie i jak Mads Mikkelsen mówi, bo jeszcze Del Toro tak z większą rezerwą jakby się wypowiada trochę. Ale to oni są takimi typami, którzy grali w MGS, jak byli młodzi, w międzyczasie odnieśli sukces i tak trochę nie dociera do nich, że oni odnieśli chyba większy sukces niż Kojima, tak? Są bardziej rozpoznawalni i bardziej znani. Jak Kojima do nich przyszedł i powiedział, zrobimy grę, to oni taki, oh my god, nie zrobimy grę z Kojimą. Oni przeczytali ten scenariusz i tak... Czekaj, scenariusz? Muszę mu zaufać. I wchodzą i jak kurde Kiefer Sutherland te parę lat temu, dokładnie takimi samymi słowami, że Kojima, mój geniusz, mój brat, mój mentor, moje światło w tunelu, to, tak, moja latarnia morska w trakcie sztormu. Nie wiem, kurde, co jeszcze? No, nie ale, wiem. Ale zobacz, jeżeli komukolwiek można by zaufać w całym gierkowym, no to Kojimie, nie? Chyba. No właśnie nie. Właśnie nie, ja w ogóle Kojimie nie ufam. W ogóle nie ufasz? Nie. Ja bym mu zaufał swoją karierą. No nie, Kojima ostatnio jak wypuszczał grę, to wypuścił ją nieskończoną. Przedostatnią grę jak wypuszczał, to on trwa godzinę. Więc to nie jest człowiek... Trwa godzinę. No, Grand Zeroes. Okay. To była gra, która kosztowała 20-30 dolarów. Normalnie jest w kanonie, normalnie. Tam ludzie się mnie pytali, czy będę grał w Grand Zeroes. Powiedziałem, że przyszedłem Grand Zeroes. Miałem tą godzinę swojego życia. Wiesz co, ja mam wrażenie, że jednak ja bym zaufał Kojimie. Po tym filmiku to jednak bym zaufał. Jeszcze w międzyczasie wydał PT, które było zapowiedzią gry, która się nie ukazała. No jest legendarną minigierką. Ale wszystko, on wystarczy, że on zrobi kupę i to jest legendarna kupa, nie? No to tym bardziej właśnie z punktu widzenia jakby twórcy, który wiesz, jakby próbuje zrobić coś znaczącego, zaufanie Kojimie to jest jedyna droga, no. Co ci powiedzieć, no? W pewnym momencie zaczyna padać... To jest jak taki... Jak Tomek, zaczyna padać deszcz, starzejesz się, nie robisz się młodszy. Wiesz, jak to jest. Jestem bardzo przekonany do tego, że... Manson w swojej familii mówi, że zaufanie mistrzowi to jest jedyna droga. Nie możesz nic innego zrobić. Musimy iść do domu Polańskiego i zabić jego żonę. Mistrz mistrzowi nierówny, tak? Pamiętaj o tym. Tak samo nie wszyscy Jedi są sobie równi, więc nawiązując do końca, jakby, że tak powiem, odcinka dzisiejszego. Okej. Ale to później. To rzekł Wiedźmin. Dominik, czy ty zrozumiałeś coś z tego trailera? Nic nie zrozumiałem z tego trailera. To jest trzeci trailer, którego nikt nie rozumie. Chłopaki, jesteśmy na planecie, tak? Są naukowcy, no którzy coś badają, coś im się tam zepsuło, coś im się wywróciło na jednego i ten jeden umiera. To są bardzo proste sytuacje tam. Jest tam jakiś niewidzialny stwór, są niewidzialne stwory, najpierw jest mały, a później jest wielki. Które ewidentnie reagują na oddech, znaczy, okay, i na wydmuchiwane powiem, że ten. Jakkolwiek nic z tego nie rozumiem. Nie rozumiem nawet tyle, ile Mateusz wydaje się rozumieć z tego. A później się odwraca grawitacja, czekaj, bo i on spada w niebo. I było to, co widziałem, było w pewnym sensie atrakcyjne. Tak. Dla mnie główne znaczenie tego wszystkiego, co tam zobaczyliśmy i oczy nas bolą do dzisiaj, trochę krwawie. Chodzi o to, że jest po prostu, to jest, dla mnie to jest hard SF, to jest właśnie, wiesz, jakby zbicie jakiejś totalnej techniki, technologii, tak? Tej ludzkiej takiej, która tam z jakimś, z czymś nie wiadomo, z jakimś światem, rozumiesz? Tak jakby była wylądowali taka, na planecie, która jest cała z diamentu na przykład. Że fajne jest takie uczucie obcości w tym wszystkim. Że no. Jeżeli już robisz SF o obcej planecie, bardzo często obca planeta w SF to jest dokładnie taka sama planeta jak nasza, tylko w innych kolorach. To jest coś, czego na maksa brakowało. Aż na to przykład... To będzie obca planeta? Poprzedni trailer siedział na Ziemi chyba, jakieś tam czołgi jeździły, wiesz co? Jakieś siły to może nie kończy obca planeta, ale jakaś tam inna rzeczywistość, przyszłość odległa, czy... Tak, sterraformowana na zupełnie obcą planetę, jeżeli to jest Ziemia. Tak, szybko skończymy, że właśnie to był problem, który miał No Man's Sky, tam w ogóle nie było tego wrażenia obcości, więc tutaj, okej, być może to nie jest na planeta, ja miałem takiego strasznie prometeuszowego vibe'a z tego trailera, tak wizualnie patrząc na to przypominał mi się Prometeusz. Nie wiem, czy w dobrym sensie, czy w złym, czy w jakimkolwiek, po prostu... Takiego miałem uczucie, że trafiam... A czekaj, nagle... hełmy, to totalnie nie prometę. Trafiam do jakiegoś innego świata, który faktycznie jest obcy i trochę bym się chciał o tym świecie dowiedzieć. Bo no, na przykład Annihilation widzieliście, nie? Trailery. Tak, widzieliście. Oni tam nawet książkę. Oni tam oczywiście nie mają hełmów, bo po co? Wracając do Prometeusza. Jeśli mogę powiedzieć, dlaczego oni tam nie mają hełmów, ponieważ oni są na Ziemi. No ja wiem, że są na Ziemi, ale wchodzisz w jakąś chmurę, no, obłok czegoś, tak, nie wiadomo czego, tak? Tyle w kwestii tej. Nie wiem, czy to jest w ogóle Annihilation, więc...
To jest nowy, taka, nowy film. Taka trylogia książek. Znaczy pierwsza tylko się nazywało Unicestwienie. Wander, jakieś tam holenderskie nazwisko takie, Wander coś tam. I teraz ekranizują to z Natalie Portman. Natalie Portman, tak. Okay. Nie widziałeś nikogoś? Trailer tam wygląda zachęcająco. Przebywał na YouTubce jakoś tam na pierwszym miejscu. To jest jakieś takie znowu... O pani biolog, która wchodzi do takiej strefy trochę stalkerowskiej i tam poszukuje swojego męża, który zaginął w tej strefie. Okay. Jako poprzednie, w poprzedniej wyprawie ten mąż, co nie był. Okej, okay, brzmi spoko. No. Bez hełmu. Bez hełmu. Gdyż reasons. Gdyż film musi się wydarzyć. Ja nie mam zaufania do Kojimy, ponieważ ja teraz ostatnie tygodnie swojego życia poświęciłem na krzyczenie sprawdzam w kierunku Kojimy. I no nie jest to satysfakcjonujące. Jakby przyszedłem całego MGS-a 2 i uważam, że ludzie, którzy wychwalają dzisiaj MGS-y, powinni wrócić do tej gry i powinni zobaczyć, jak wiele ona ma problemów. Bo ona ma problemy nie tylko dlatego, że jest absolutnie absurdalna, jeżeli chodzi o fabułę. Nie tylko dlatego, że ta fabuła się rozpada w pewnym momencie. I nie wiem, czy pamiętasz, Dominik, bo ty to nie grałeś pomimo MGS-a 2. No właśnie, Mateusz, nie grałeś. Powiedziałem, że Mateusz, nie grałeś, ponieważ jak pokręcisz głową do mikrofonu, to nikt tego nie zobaczy. Nie wiem, czy pamiętasz MGS-a 2 dobrze, ale tam w pewnym momencie wchodzisz na tego Arsenal Gira. Mhm. I to, co się dzieje w tym Arsenal Gira, to jest jakby się dzieje w zupełnie innej rzeczywistości gdzieś. I jakby tam ta gra się rozpada. Ja nawet czytałem interpretacje i jestem w stanie się z nimi zgodzić, że ona się rozpada celowo po to, żeby ci pokazać, że to wszystko to jest kłamstwo w kłamstwie w kłamstwie i że tak naprawdę ty grasz tylko w grę wideo i że to jest, wiesz, że to jest kolejne oszustwo i że tak naprawdę chodzi o oszukanie twoich oczekiwań. I okej, okay, być może, ale to nie zmienia faktu, że to jest nadal bardzo kiepsko przedstawione i bardzo niepociągające i takie to jest... A gameplayowo dwójka się w ogóle nie broni. Jakby gameplayowo to jest gra, która była przestarzała już w swoich czasach, bo dokładnie kilka miesięcy później wyszedł Splinter Cell, a wcześniej wyszedł Thief. To jest gra, która już wyszła długo po Tomb Raiderze, bo Tomb Raider pierwszy wyszedł w 98 chyba, co nie? A to jest gra z listopada 2001 roku, więc całe third person perspective, cała perspektywa trzeciej osoby już była znana i jest nawet w tej grze wprowadzona w pewnym momencie, jak się pływa. To nagle kamera wie, gdzie się powinna znajdować, żebyś ty wiedział, gdzie płyniesz. A przez całą grę ta kamera wisi nad tobą, żeby widzieć cokolwiek przed sobą, musisz wchodzić do głowy bohatera. Wtedy nie możesz się oczywiście poruszać, więc to wygląda tak, że... Ty patrzysz przed siebie, później wychodzisz z postaci i strzelasz za ekran, żeby zabić tego człowieka, którego przed chwilą widziałeś, a później, żeby się skradać dalej, patrzysz na tą mapkę, która jest w prawym górnym rogu i tak naprawdę grasz na tej mapce, jak w takiego Snake'a, co nie? Tam poruszasz się tą kropką tylko. No Snake'a, no halo. No tak. Doszło. Do tego ta gra ma sekcje zręcznościowe. Jedną taką dosyć długą sekcję zręcznościową. Ona w ogóle nie jest przygotowana na to, żeby była grą zręcznościową. Tam Raiden nawet obracając się robi to po tak dużej osi, że jak się skradasz po tym... po takiej rurze wiszącej nad oceanem, no to... To spadasz. To jest stworzone po prostu, ta rura, po to, żebyś tam przez nich spadł. Jest walka z bossami, z Metal Gearami, których zabijasz chyba 8 w tej walce, jest oparta na tym, że strzelasz do nich z rakiet, ale żeby strzelić z rakiety, to musisz przejść do tej perspektywy z pierwszej osoby. Więc w kółko cały czas musisz walczyć tak naprawdę nie z tymi Metal Gearami, tylko ze sterowaniem, bo jak się poruszasz, jak uciekasz przed tymi Metal Gearami, to uciekasz z nimi z lotu ptaka, a później na moment się przyłączasz w tą pierwszą osobę i nagle się zmienia ci się sterowanie i ty musisz wtedy przyzwyczaić się w mgnieniu oka do nowego sterowania i strzelić w Metal Gear, nie? Gdzie w ogóle też chciałem zauważyć, że ta gra nie powinna się nazywać Metal Gear Solid i Metal Geary nie powinny być chłopione w tej grze, ponieważ Metal Geary są na maksa kijowe w ogóle i ta gra to pokazuje w ogóle. Najpierw Raiden najpierw zabija samo jeden, 8 Metal Gearów, a później wpada tam Solidus Snake, który jest North Solid, neither solid nor liquid. To pada w tej grze. Czyli jest gas snake. Nadal rozmawiamy o grze, uwaga. Tak. I on tam wpada z pistoletem maszynowym i zabija 3 Metal Geary. 3 wielkie dinozaury opancerzone. Zabija, strzelając do nich tak puf, puf z pistoletu maszynowego. Nie? Więc być może to nie jest najlepsza technologia zbrojeniowa, tak mi się wydaje.
słaba jest. Czyli mówisz, że ona się mechanicznie zestarzała. Ona mechanicznie się w ogóle nie broni. Ale widzisz, ale ona się może się nie broni, ale wiesz, ale to jakby nie można powiedzieć, że ona się zestarzała, bo ona jakby została specjalnie tak zaprojektowana. No może tak, tylko że to jest jakby, to jest projekt, który każe ci walczyć z grą, z systemami gry, a nie z otoczeniem jakby. Nie, to nie jest tak, że się skradasz jak w Splinter celu i ukrywasz się przed wzrokiem przeciwnika, tylko ty nie wiesz, że ten przeciwnik jest przed tobą, ponieważ ci... Nie, przeciwnikiem jest mechanika tej gry. Nie widzisz oczami bohatera, nie tak. Ja bardzo dawno grałem w Metal Gear 2, ale oglądałem ostatnio, przygotowując się na odpieranie twojego hejta na Metal Gear 3, bardzo dobry materiał Super Bunny Hopa o trójce, ja nie oglądałem tego jego materiału o dwójce. Słyszałem, że to jego materiał o dwójce raczej broni tej fabularnej strony. Jego materiał o trójce mówi głównie o gameplayu. Znaczy ja tylko chciałbym taki disclaimer założyć, że obejrzałem o jedynce i o dwójce te materiały Super Bunny Hopa. On jest mega fanboyem tej gry. I on nawet widząc jej minusy, bardzo jej broni tak zaciekle. I właśnie jakby mówiąc o stronie fabularnej dwójki, w ogóle nie dostrzega... On mówi o tym, jakby to było, kurde, jakaś poezja w ogóle, wiesz, jakby to było jakieś objawienie. To nic, co fabularnie robi ta gra, nie jest żadnym objawieniem. Ona, jakby Kojima to robi tak, jak ty mówisz, tak wpycha przez gardło i dosłownie pokazuje ci zdjęcie człowieka, któremu coś wpychają w gardło. Jakby za każdym razem, jak ta gra ci sugeruje, że być może to, co widzisz, nie jest prawdziwe, to ona ci nie sugeruje, właśnie sugeruje to jest złe słowo. Ona ci mówi, ej, to nie jest prawdziwe, ej! Tak, bum. To ja chciałbym coś innego powiedzieć, że on tam mówi, mówiąc o mechanice, bo ten jego filmik o trójce jest głównie mechanice, że dwójka to była taka gra i mówi tam to jakby krytykując dwójkę, no. Że dwójka to była taka gra, która się grało na tej mapce. Tak. Tą kropką, która tam ucieka tym stożkom, bo faktycznie po prostu nic nie widać. I on mówiąc o trójce mówi z kolei, teraz możemy płynnie przejść do trójki, mówi z kolei, że ja grałem w trójkę też jeszcze z tą kamerą starą, dawno, dawno temu, ja już znowu nie było tej wersji, że właśnie, że w trójkę, jeżeli grać teraz, to wyłącznie z tą nową kamerą, bo ona bardzo dużo zmienia. Znaczy ona bardzo dużo zmienia, aczkolwiek ona też jest niedopracowana. Chciałbym, żeby to było jasne, bo to nie jest tak, że ona ci zmienia tą grę w dobrą grę TPP, bo ta kamera jest tak zupełnie luźna. Jakby ta kamera jest zupełnie oddana dobie i przez to zupełnie odczepiona od postaci. Więc ty nadal strzelasz w przeciwnym kierunku, nadal jakby drugim joyem całkowicie kontrolujesz postać. Nie, to nie jest tak, że one są zgrane jakoś ze sobą, że w kierunku, w którym patrzy kamera, ty celujesz, nie? Ale gra się o wiele wygodniej, ponieważ widzisz przynajmniej, co się dzieje dookoła. Tylko z trójką ja mam z kolei ten problem, że w dwójce przynajmniej coś się działo w tym tak fabularnie. Nie? Autentycznie byłem ciekawy, w którym momencie mu odjebie, wiesz, teraz, co nie? Jakby jest tam 40 minut filmiku, oglądam, w jego trakcie są, kurde, 4 plot twisty, co nie? Trzy przemowy takie wielkie. I tak oglądam, okej, co nie? No okej, to teraz to jest taka historia, co nie? O, a jednak jest inna, co nie? To jest taka różnica teraz, jak o tym myślę, może tak jest, że te Metal Geary współczesne tak mają, bo z kolei czwórka jest taka sama jak dwójka. Czwórka jest strasznie nuda gameplayowo, ma cutscenki o 1,5 godziny, ale w trakcie cutscenek masz przynajmniej 5 zwrotów akcji, 3 tam jakieś w ogóle zdrady nagłe i przynajmniej masz takie, okej, chcę i jadę z tym dalej i chcę widzieć, co w tym będzie. No właśnie, a piątka, w którą gram teraz, która jest z kolei kontynuacją tej linii fabularnej zimnowojennej z trójki, jest jeszcze bardziej, ma jeszcze bardziej to, co się nie podoba w trójce, czyli ma dużo lepszy gameplay, ma chyba najlepszy gameplay wszystkich Metal Gearów i praktycznie już w ogóle nie ma tego fabularnego. Tak, i ta trójka koniec końców na razie dla mnie, po tam 4 czy 5 godzinach, które w nią wbiłem. Chociaż ja z tego co pamiętam, mi się ona fabularnie bardzo podobała. Jest strasznie nudna na razie. Na razie tam się totalnie nic nie dzieje. Są takie, są właśnie filmiki, które strasznie dominują, które przejmują ci tam pół godziny życia. I nic się w nich nie dzieje, nie? Są te postacie... I nie mają pauzy chyba, nie? Tak, no nie, możesz wyjść z filmiku co najwyżej, nie? I pojawić się już po filmiku, w sensie, ale tak, nie możesz go zatrzymać w środku, no. Więc... A próbowałeś selectem? Swój selectem. Bo to... Próbowałem chyba wszystkim, okay, wiesz, tak okay, mi się bo wydaje. Tak miałem w piątce, że właśnie nie startem. Ja mam wrażenie, że któryś tam Metal Gear ma taki jakieś półtora godziny w ogóle film. No czwórka ma, półtorej godziny. Albo siedzisz, albo... Masakra to była, naprawdę. Autentycznie jest... No właśnie, jeszcze jest problem jest taki, że te filmiki często nie są tak naprawdę tak fascynujące. Ta gra ma jeszcze inny problem, że ona często przerywa te filmiki takim gameplayem, ale takim zupełnie bez sensu. Na przykład wyjdź z tej sali, co nie? To jest cały gameplay. Jakby kończysz filmik, wychodzisz z sali i zaczyna się nowy filmik.
A co do trójki, to ja mam... ja teraz się zacięłem w trójce. Nie wiem, czy wrócę do trójki, bo no ciężko. Wczoraj chciałem grać cały dzień, ale po prostu nie znalazłem w sobie siły, żeby ją odpalić. Bo przyszedłem tą walkę z The Pain, czyli z człowiekiem ulem, który atakuje ci szerszeniami. I to jest tak durne, co tam się dzieje. To jest tak źle zaprojektowana walka. To jest walka, która polega tylko na tym, że ty pływasz dookoła tej wysepki, na której The Pain stoi. Bywasz bardzo wolno, no bo jak to pływanie, podpływasz do takiej małej wysepki, wspinasz się na nią, jest bardzo powolna taka animacja wspinania się, stajesz na tej wysepce, celujesz w The Paina, strzelasz do niego raz, wtedy on cię zauważa i zaczyna rzucać w ciebie tymi osami, szerszeniami, więc ty wskakujesz do wody, opływasz tą wysepkę, wchodzisz na tą drugą wysepkę i strzelasz do niego, on cię zauważa i tak kurde z 30 razy, zanim go nie zabijesz. Jakby przejść, autentycznie miałem coś takiego, że grałem w to i tak się zastanawiałem, dlaczego ja sobie to robię, co nie? Jakby... Takie wczesne Dark Souls to trochę jakby. Ale nie wiem, no nie, no trochę takie tak. Takie w zarodku. No tak, trochę tak, jeżeli chodzi o to trulanie, tylko tutaj to jest jeszcze dłuższe, co nie? To jest jeszcze takie, wiesz, takie płyń. I po co? Bo to jest życie. Na tym polega twoje życie. Musisz walczyć. A, no. A The Pain przy okazji, też nie wiem, Dominiku, czy pamiętasz, ale on na przykład, się materializuje karabin w ręce poprzez szerszenie. Ja nigdy nie lubiłem walk z bossami w MGS-ach. Ale one są bardzo ważną częścią MGS-a. Nawet MGS-5, znowu teraz ja nawiążę do misji, którą grałem dzisiaj w nocy, który ma super gameplay. Miałem on jest taka gra, która, mówię, ja wcześniej mi się wydawało, że tam jest dużo mniej tych kojimizmów i może akurat tak trafiłem, a może po tym, co ty piszesz o MGS-a bardziej, to zwracam uwagę, ale na przykład tam jest, i to jest spoko, jest za to ta gra była chwalona, chyba słusznie, że na przykład ona dosyć poważnie traktuje kwestie dzieci, wykorzystywania dzieci jako sił zbrojnej w Afryce. I to jest ważny wątek, nie? I to jest spoko. Po czym nagle mam misję, w której muszę pojmać dowódcę takiej dziecięcej bandy, która się zbuntowała i tam napada na okoliczne wioski. No i przychodzę do tego dowódcy, on siedzi rozparty na tronie. Wcześniej się przekradałem pomiędzy tamtymi dzieciakami, bo nie wolno ich zabijać. To jest totalnie game over, jak zabijesz dzieciaka. Podchodzę do tego dowódcy, on staje ze swojego tronu i mam normalnie taką sekwencję walki, że on biega z jakąś tam maczetą, zeskakuje wokół i taki normalnie typowy boss fight z gry wideo, nie? I taki kurde... I to, naprawdę czułem się zażenowany w tym momencie i to jest... I możesz sobie wszystko mówić o tym, jak poważna jest ta gra na przedstawieniu tego problemu, ale po czym nagle masz kurde boss fighta z dzieciakiem, który na ciebie z maczetą skacze i wiesz, tam... co robi... też nie wiem, czy pamiętasz. To jest taki boss fight właśnie, wiesz, że tam trzeba ileś tam razy w jego przewrócić, tak. To jest takie... To się toczy. Nie? Ja tą relację swoją robię na niższych zagrywkach, bo przede wszystkim ja jestem absolutnie przekonany, że ludzie, którzy dzisiaj chwalą i wielbią MGS-y, że hołubią w sobie to nastoletnie wrażenie, które na nich zrobiła ta gra. Wszystkim tak jest. Ostatnia walka MGS-a 2 to jest walka na miecze z Solidusem Snake'iem. Spoiler. Na pustej arenie takiej, na której w ogóle najnudniejszej arenie chyba ever, jaką widziałem w walce z bossem. Ty po prostu biegasz za nim i go szlachtasz. Tam nie ma żadnej mechaniki w stylu parowania, coś takiego. Nie, tylko nie, jak on robi atak, to ty musisz być z dala od niego, jak on nie robi ataku, to ty musisz podbiec i go szlachnąć. Mechanika walki mieczem nie działa w tej grze. Jakby jest po prostu strasznie, strasznie niefajna, w ogóle nie daje ci żadnej satysfakcji. Ale co najważniejsze, ona zostaje wprowadzona tak gameplayowo, zostaje wprowadzona 10 minut wcześniej. Jakby pokazują ci nową mechanikę, dają ci się nią pobawić i to jest nawet spoko, tam pobaw się tym, co nie, zabijesz jakichś tam zwykłych ludków, a później a teraz będziesz walczył z głównym bossem, teraz okazuje się, że to jest najważniejsza mechanika w grze. No to naprawdę w 2001 roku ludzie już potrafili projektować grę i ktoś musiał zobaczyć, że to jest zły projekt. Nie spodobała mi się ostatnia walka MGS-a 4, zgaduję. Jakby, no ja rozumiem, że to jest stara gra, ale no jednak projektowaliśmy gry już w latach 80. sensownie jakby, co nie? Już istnieli ludzie, którzy na tym zarabiali, którzy, wiesz, jak dzisiaj rozbrajesz na czynniki pierwsze levele Super Mario albo tego, Metal, nie, jak on się nazywa, no ten co biegnie tam, ma rękę taką z karabinkiem i strzela. Metal Slug? Nie Metal Slug. Wiem, Megaman. Megaman, no właśnie. Jak widzisz te pierwsze levele i ktoś, kto się na tym zna, ci mówi, dlaczego ten level wygląda tak, to jest myślisz, okej, okay, wow, to jest mega przemyślane. A później widzisz ostatni level z gry, z arcydzieła z 2001 roku i sobie myślisz, what? Dlaczego on nie oglądał na YouTubie tych filmików? Nie było YouTube'a wtedy jeszcze.
No, nie wiem, w 2001 już chyba był YouTube jakiś. Oj, chyba jeszcze nie. Jakiś, nie. 2006. Więc YouTube jest zaskakująco... Nie doszedłem jeszcze do drabiny. Cały czas czekam na drabinę. Wszyscy mi mówią, żebym doszedł do drabiny. Dojdź do drabiny, drabina jest spoko. Drabina to jest, taki, to jest coś takiego jak... Ja lubię takie momenty. Rzadkie w grach. To jest coś podobnego, co robi Final Fantasy VII z wbieganiem na... tam do Shinry. Gdzie nagle gra zrzuca taką abstrakcję i nagle robi coś takiego aż może do przesady. No dobra, dojdę do drabiny. No. Realistycznego. Ale no... bawiłem się dobrze w dwójkę, w trójkę się nie bawię dobrze. Ale obie gry uważam, że są... że są złe, no. Że są... zepsute jakby tak, no. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ja, mi się przypomniało, że ja mam jeszcze hejta w tym odcinku do wygłoszenia. O, no. Na serial Dark. Na Netflixie. Który obejrzałem. Śmiało, nie musimy rozmawiać o Disneyu, bo i tak nic o nim nie wiemy, więc niech będzie Dark. Być może to jest dobry temat. Zastępczy, być może czekasz, że mamy coś do powiedzenia o Disneyu. Zacząłem oglądać serial Dark. Nie chcę tu nikogo stawiać pod ścianą. Ale ktoś się to zmusił. Ale ktoś zginie. Z polecenia, nie pamiętam, nie wymienię tej osoby z nazwiska, ale na grupie ktoś napisał, że to jest takie dzieło w stylu Primera, czy innych takich opowieści o podróżach w czasie, które fajnie się układa na koniec jako taka układanka, o którym fajnie sobie później czytać już teorie w internecie i że to wszystko ma na koniec super sens. Że to jest takie, że zaczynasz oglądać i że fajnie jest na koniec sobie zdać sprawę, jak to wszystko miało sens. Więc tak, pomijając już to, że tam oni gadają po niemiecku, co było dla mnie dosyć męczące, ale okej, da się to przeżyć. Wiesz, że lektora mogłeś to nie włączyć? No może, nie wiem, gadałem z napisami. I tak nie rozumiałeś tego języka, to po co ci? No może tak. No w każdym razie, tak czy inaczej, pierwsze 5 odcinków się totalnie nic nie dzieje z tym serialu. On jest po prostu nudny jak flaki z olejem. I miałem coś takiego, że tak przynajmniej tak zrozumiałem z tego, co napisał ten człowiek u nas na grupie i jak wywiązało się w dyskusji późniejszej, że w świetle wydarzeń z dalszych odcinków te wydarzenia początkowe nabiorą jakiegoś nowego sensu. Trochę tak jest w Primerze, który jest strasznie nudny przez pierwsze pół filmu, a później gówno uderza w wiatrak i ten początek filmu on rekontekstualizuje, mówiąc brzydko albo ładnie. I oglądasz ten film drugi raz i nagle ten początek nabiera, go inaczej oglądasz już. Tutaj w ogóle tego nie ma, to ani jak trochę. Westworld trochę, nie? No, Westworld tak. Przecież taki, nie? Tak, tutaj w ogóle tego nie ma, te pierwsze 5 odcinków pozostaje nudne do samego końca. Nie wiem, kto by chciał to oglądać drugi raz. Tam się w pewnym momencie zaczyna coś dziać, oczywiście, ale zaczyna się dziać w taki najbardziej tani sposób. Taki los do kwadratu to jest. To jest takie budowanie tajemnicy na, tylko i wyłącznie na tym, że bohaterowie ze sobą nie rozmawiają. Główne założenie tego serialu jest takie, że w jakimś tam miasteczku w Niemczech jest jaskinia. Jak do tej jaskini wejdziesz, to wyjdziesz w jakimś innym czasie. 33 lata wcześniej, tam 66 lat wcześniej, bo jakieś tam cykle, bo co 33 lata słońce i ziemia, tam bla bla bla. Cały ten pseudonaukowy bullshit jest w ogóle też podciągnięty tam, bo czas jest jak jajko i jak kura. I nie wiadomo. Tam i wąż, jednocześnie. Autentycznie w pewnym momencie jest 8 odcinek, gdzie tam przez 7 odcinków... jak jajko, które zjada własny ogon. Jest 7 odcinków, że... Siedem odcinków, gdzie nie mówią ci praktycznie nic. Nikt ze sobą nie rozmawia, nikt nic nie wyjaśnia. Jest taka tajemnica budowana na długich ujęciach i mrocznej muzyce i bum, i bum. Po czym 8 odcinek, w którym główny bohater trafia do zegarmistrza, bo oczywiście z kim można pogadać na dużo czasu, jak nie z zegarmistrzem, który ma pełno zegarów na ściele. Albo z architektem. I ten zegarmistrz mówi i... jak to jest z tym czasem? I oczywiście robi tą metaforę z kartką, bo to jest świeże w SF, żeby narysować na karcie linię, ją złożyć i tam mówić o czasie w ten sposób i przestrzeni. I on mówi wtedy, że czas jest jak jajko, jak kuraż, nie wiadomo co, nie da się powiedzieć co było pierwsze i nie wiem, że to do końca działa, no ale nieważne. I że taki wciskali tą kurę do gardła. Nam więc jak już to pytanie mają ze sobą zostawione, to pojawia się pytanie, a czym jest człowiek? Nie? I czym jest człowiek? To jest ciekawe. Bo mi się wydaje, że MG zadaje podobne pytanie. I masz rzucanie takie pytanie, takie wrażenie obcowania właśnie z taką wielką tajemnicą. A jak zaczynasz się zastanawiać, co się w tym serialu tak naprawdę dzieje, to w nim się dzieje tylko to, że od czasu do czasu ktoś w jakimś czasie, bo tam w pewnym momencie są już 3 linie czasowe, lata 50, 80 i powiedzmy nasze czasy, tam 2019 rok, bo oni w tych odstępach 33-letnich to robią. Masz te 3 linie czasowe i głównie to, cała jakby dramaturgia tego serialu bierze się z tego, że w którymś momencie, w którejś z tej linii czasowej ktoś wchodzi do tej dziury i wychodzi w innym czasie.
i staje się nagle czyjś syn, okazuje się, czy ojcem drugiego, bo się cofnął i przerzuca swoje życie od nowa w tej drugiej linii czasowej. Przeczytaj swój ulubiony cytat. Tak, zaczynam swój ulubiony cytat, bo to jest cytat tak, że faktycznie było trochę warto. Natomiast jest trochę potencjału w tym serialu, on ma trochę takiej... On może miał... inaczej, może to byłaby fajna drama, bo przez to, że on pokazuje na przykład te rodziny i tam masz babcię, matkę i te rodziny w różnych momentach życia ich, tych ludzi w różnych momentach ich rozwoju, że gdyby tam te postacie były jakieś fajnie napisane, ciekawsze, bo to nie tylko chodzi o to, że ja ich nie lubię, że one są niesympatyczne, one są po prostu nieciekawe strasznie, to może z tego by, to byłoby fajne, ale i to nie jest fajne. A mój ulubiony cytat z 9 odcinka, po którym pomyślałem sobie, że okej, okay, czy z 10 nawet? Czekaj, tu jest napisane. To ty znajdź cytat, a ja chciałem tylko tak gwoli właśnie. 10 odcinek, tak, mam. Gwoli takiej powiedzieć, że jeżeli jeszcze raz ktoś mnie w filmie kiedykolwiek będzie chciał wytłumaczyć coś składając kartkę tak. i przebijając ją to ołówkiem, po prostu w twarz. To mnie szlak trafi. To mnie po prostu trafi szlak. To jest 10 odcinek, 12 minuta. To miałem taki moment, że. Prawie pomyślałem, że warto było te 9 godzin, 10 minut spędzić, kiedy jeden z bohaterów stwierdza: jej mąż pieprzy moją matkę i szuka syna, który jest moim ojcem. No tak, no klasyczna historia o podróże w czasie. Natomiast no. To, jeżeli chodzi o takie rzeczy, przypomniał mi się film Predestination z Ethanem Hawkiem, który robi dokładnie takie same chore jazdy, tylko że to jest normalny film, w którym nie musisz czekać 10 godzin, żeby ktoś pieprzył własną matkę i był. Ale jest to, Predestination jest też to bardzo rozbudowana fabuła, kogo trzeba przelecić, żeby być swoim własnym ojcem. I musisz przelecić sam siebie w pewnym momencie. Ten film ci na to odpowiada. Kompleks Edypa The Movie. Tak, ale no, właśnie inwestujesz tam te 1.5 godziny tylko, więc jak to się w końcu dzieje, to nawet jeżeli to było głupie, to masz tą satysfakcję właśnie, jak no nie, mi się podoba bardzo ten film, chociaż nie uważam, że to był mądry film, nie? Ale Dominik, ja wiedząc o tobie to, że jesteś fanem filmu Primer, to mam wrażenie, że ciężko będzie znaleźć coś nowego na temat podróży w czasie, co by zrobiło jakiekolwiek być wrażenie. Być może, nie? Ale... No nie wiem. Nie uważasz? Bo ja na przykład obejrzałem Primera i mówię, no, okej, okay. Jeśli chodzi o podróże w czasie, jestem, ja już wystarczy, dziękuję tam. Bardzo. Tak samo było na przykład z filmami o wampirach po obejrzeniu Let Me In. I... A którego, szwedzkiego czy amerykańskiego? Szwedzkiego. Trochę mnie zmartwiłeś teraz. Amerykański też jest że wiesz, ja już, jeśli chodzi o filmy o wampirach, dziękuję bardzo, już więcej nic nie muszę oglądać. I był jeszcze jakiś taki fajny film o zombiekach, który też jakby zakończył ten cały... 28 dni później? Nie, to był ten, w którym ktoś miał na łańcuchu zombie. Nie przypomnę sobie teraz, ale w każdym razie, no tak, no Primer jakby zamiata, jeśli chodzi o podróże w czasie, więc nie dziwię się, że później oglądasz taki serial. Dla mnie film, który kończył zombie, to był ten, Zombieland. To był zajebiście dobry film. Tak, bo on... A co się stało z dwójką? Mieli robić dwójkę. Mieli robić, ale nie wiem, co się stało. No, tak. Może tak jest, Mateusz, jak mówisz, ale ja nawet byłbym gotowy na takie bardziej pulpowe podróże w czasie, czy na wszystkie te akcje z byciem swoim ojcem, bo to jest nawet śmieszne, ale wiesz podoba. Co, to zagadnienie jest tak złożone, że tak naprawdę tylko, że ten film strasznie dużo naraz, on się strasznie dużo naraz stara robić, bo on stara się trochę w pewnych momentach na serio podejść do tych, bo nawet on robi całkiem fajnie to, bo ja strasznie lubię tą wersję podróży w czasie, że nie da się nic zmienić, że wszystko, że masz jeden czas i skaczesz do innej rzeczywistości. Nie, nawet nie, że skaczesz do innej rzeczywistości, tylko że wszystko się wydarzyło. Że ty się, nawet jak teraz się cofniesz, to ty tak naprawdę i tak odgrywasz tą sytuację, no i ty właśnie. Widzisz siebie i spotykasz siebie i nagle sobie przypominasz, kurde, to miało miejsce. I ty odgrywasz, jesteś, nie masz a tak naprawdę, nie że nie ma wolnej woli, jest wolna wola, tylko że... A to ja wolę tą wersję, że skaczesz w czasie do tyłu, to alternatywne. Tak, to znajdujesz się w innym wszechświecie, że jak zabierz swojego ojca, to nic się nie stanie, ponieważ to nie jest twój ojciec. To właśnie w Dark jest dosyć mocno ta wizja tego, że to jest po prostu jeden czas i to jest nawet spoko, a ono do tego tak, ono do tego próbuje być jakimś takim nastrojowym portretem małego miasteczka w Niemczech, który... On jest, ma coś takiego, on mi się trochę z The Killing kojarzy, że ma takie długie ujęcia, takich bardzo obra... takich... malowniczych tych kadrów. Tylko, że on jest w tym taki aż kurde do przesady, aż taki do wyżygu. Że tam masz takie wrażenie, że każdy kadr to jest obrazek. Każde ujęcie to jest kurde wiesz, postawić w galerii, nie? I przez to on traci na autentyzmie. On nie ma takiego...
nie czujesz się w tym miejscu, tylko widzisz tego... Zamiast opowiadać historię, pokazuje ci obrazki. Tak, i takie obrazki, kurde, że aż myślisz sobie, że to one są sztuczne, że to połowę czasu wygląda jak jakieś CGI, nie ma takiego naturalizmu w tym przez to. Że takie wszystkie tam z tą głębią ostrości poustawiane, z kolorami, takie wycyckane tam, wiesz, wypieszczone. Wiesz, połowa Bawarii tak wygląda, jak z Photoshopa po prostu. Jedziesz i nie wierzysz to, co widzisz. Może jak tak, można trawę przyciąć tak równo. Plus do tego właśnie ta drama i trochę tej szkolnej dramy, i trochę takiej ludzkiej dramy. O matko, szkolna drama? I strasznie dużo jest tego wszystkiego w tym serialu i nic im nie działa z tych rzeczy. Więc bardzo nie polecam. Jeżeli rozmawiamy o Netflixie... Wręcz odradzam. Nie robimy o Netflixie. Nie, właśnie chciałem tylko, wiesz, taką mega przejściówkę teraz zrobić z powrotem do Kojimy. Mam wrażenie, że on powinien dostać, wiesz, jakby powinien przyjść do niego Netflix i powiedzieć, słuchaj, stary, zrób serial. Ja bym bardzo chciał. Po prostu zrób serial. Weź się, wystrzelaj w tym serialu, a jak już zrobisz. Albo zrób film. Ja albo trylogię. Jak to zrobisz, wiele to razy, wtedy wiesz. Mówiłem to już wiele razy, że Kojima powinien zrobić film. I bardzo bym chciał, żeby on zrobił film. I jestem absolutnie przekonany, że gdyby on zrobił film, medium, które jakby, którym interesuje się poważna krytyka i które jest pozbawione takiego fanbojstwa, jaki jest w grach. Gdyby Kojima zrobił film, to ludzie by spojrzeli na to i powiedzieli, chyba kurwa jaja robisz, oddawaj pieniądze. Autentycznie, jestem prawie przekonany. Dobra, macie godzinę nagrania, więc uczciwy odcinek jest za nami. Macie teraz 5 minut na gadanie o Gwiezdnych Wojnach bez spoilerów. Ja jeszcze nie widziałem. Dominik i Mateusz widzieli. Tylko możecie wygłosić swoją opinię, czy wam się podobał, czy wam się nie podobał i dlaczego wam się podobał albo nie podobał, bez mówienia o fabule w ogóle. Czy chcielibyście najpierw dobre wiadomości, czy złe wiadomości? Złe. Najpierw złe? Tak. To ja zacznę. spoilerów nie będzie, ale jeżeli nie chcecie... No i tak już, to wyłączcie już, tak. Już nic nie będzie innego. To już tylko Star Wars. Ale będziemy tylko jakościowo mówić, nie będziemy nawet przykładów podawać. Znaczy... Jak to powiedzieć, żeby nic nie zdradzić? No, podobał ci się? Fajny? Nie mogę tak powiedzieć. Mam wrażenie, że chodzenie na Star Warsy zamieniło się w coroczny obowiązek, co niestety jest bardzo złym symptomem. I mam wrażenie, że to jest pierwszy film, po którym nie czekam na kolejny. To tyle, jeśli chodzi o opinię kogoś, komu się, no powiedzmy szczerze, nie podobało. Nie podobał ci się, tak jak przyszedłeś tutaj, to byłeś mega nie ten... No tak, ale nie chcę, wiesz, ja wiem, że odcinek idzie we wtorek i... W poniedziałek. W poniedziałek i może już większość ludzi obejrzy, a pewnie nie obejrzy, ale i tak nie chcę rzucać. No wszystko po prostu, można opowiadać tym godzinę o tym filmie, może następnym razem po prostu. Dominiku? Mi się bardzo podobał ten film. Nie uważam, że to jest film doskonały. Jest to na pewno film ciekawy. I jest to film, który w momentach, w których robi coś dobrze, a było takich momentów bardzo dużo, to ja się czułem znowu jak dziecko na Gwiezdnych Wojnach i wydaje mi się, że na przykład jeżeli chodzi o bitwy kosmiczne, to były najlepsze bitwy kosmiczne. Ja nie chcę się odwoływać do tych swoich wspomnień, ale które widziałem od bardzo, bardzo dawna, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, bo były to bitwy kosmiczne, które miały dramaturgię, na których widać, co się dzieje, na których jest jakaś stawka i autentycznie się emocjonowałem nimi. I wiele było takich scen, którymi się autentycznie emocjonowałem. Bardzo podobało mi się to, że jest to film, potrafi być bardzo zaskakujący, ale nie w taki tani, plot twistowy sposób. I są też momenty, kiedy nie trafia. Zgadzam się tutaj też z Mateuszem, że trochę czuć takie zmęczenie tematem Gwiezdnych Wojen, że on trochę znowu... Okej, nic nie mówimy. Ale nadal dla tych chwil, te momenty, w których on działał dla mnie i w których mi grał, równoważyły mi z nawiązką wszystkie momenty, w których nie grał. Po prostu, wiesz co, to było tak, że miesiąc miodowy się po prostu skończył ze Star Warsami. One wróciły, tak, 2 lata temu, rok temu był jeszcze Rogue One i teraz już jakby... Może... Teraz możemy spojrzeć na znaczy, to ja też, już... Ja też chciałbym powiedzieć tak... Teraz zostały już, ja wiesz... Sobie, ja już przyznałem, ja jakby doszedłem do takiego spokoju ze sobą, po tym, jak obejrzałem przed Ostatnim Jedi, Przebudzenie Mocy i Łotra 1 i na obu się świetnie bawiłem, że po prostu jestem fanem Gwiezdnych Wojen ciągle i po prostu lubię ciągle tą markę i ciągle jak leci ten płynący napisy lecą i napierdziela głośni z głośników muzyka, to miałem ciarki na całym ciele, więc jakby przefiltrujcie to przez to. Znaczy ja na pewno się zgodzę z Mateuszem, mimo że nie widziałem tego filmu, ale wczoraj jak gadaliśmy o nim na piwie,
i Dominik mówił trochę więcej, to ja w pewnym momencie odkryłem, że w ogóle nie czekam na ten film. Jakby, że... Ja też właśnie... Że tak, że pójdę na niego, bo mówił Mateusz, bo trzeba, no bo to są Gwiezdne Wojny, oczywiście, że pójdę na Gwiezdne Wojny, pójdę na niego we wtorek. W ogóle też nie czuję, że to jest jakoś za późno, żeby na niego pójść. W ogóle uważam, że to jest trochę absurd, co się wydarzyło z tym filmem, że on jest puszczany przedpremierowo od wtorku. I że jak w piątek Dominik poszedł na, jak ty też zresztą przyszedłeś wczoraj, na premierę poszliście, nie wiem czy sobie zdawaliście sprawę w ogóle, że to jest premiera, to już przecież internet jest pełen w ogóle spoilerów i tak dalej, bo ten film już tak długo leci w kinie. Znaczy, fajne jest w tym filmie, na pewno fajne jest w tym filmie to, i tu wiemy, że Mateusz się zgodzi ze mną, bo zgodził się ze mną poza anteną, że nie ma w nim, nie jest to film, który da się tak łatwo zaspoilować, mm-hmm. jak Przebudzenie Mocy, który ma jakiś taki centralny punkt zwrotny, że ktoś ci to powie, to myślisz sobie, o nie, już zepsułeś mi seans. No ale tak, właśnie kontynuując, ja zgadzam się, że już we mnie umarła ta... Nie wiem, czy miłość właśnie, do Gwiezdnych Wojen, ale takie podjaranie tematem. Mnie to dziwi, bo ja z kolei właśnie przez to... Ja już mam dokładnie takie samo zmęczenie, jak mam z Marvelem. Takie, no okej, no... Robią to... Ja mam zupełnie na odwrót, bo mi się na przykład bardzo podobało Przebudzenie Mocy, jaki widziałem w kinie wtedy i widziałem je 3 razy, po czym im więcej czasu od Przebudzenia Mocy mijało, to nie jest tak, że mi się ten film nie podobał, ale tym bardziej dochodziłem do wniosku, że mnie już Gwiezdne Wojny nie interesują. I tak miałem właśnie po Przebudzeniu Mocy, że Przebudzenie Mocy było na tyle odtwórcze i na tyle pozbawione tej świeżości, jakiejkolwiek, że miałem takie, że... Po czym poszedłem na tego Ostatniego Jedi tak z takim podobnym nastawieniem, jak wy teraz mówicie. Dopiero tam Ostatniego Dnia przed seansem, już tak sam się trochę zacząłem podkręcać i wyszedłem teraz naprawdę ciekawy tym, co będzie w trzeciej części tej trylogii. No ja właśnie odwrotnie, że po pierwsze mam wrażenie, że wszyscy ludzie, którzy jeszcze dawali jakiś kredyt zaufania Star Warsom po Force Awakens, jakby teraz, to jest ten moment, w którym jakby już ręce już opadły, nie? To jest raz, ponieważ przez to, co się dzieje w tym filmie, jakby już bez spoilowania, ale no ja nie czekam na kolejną część. Niestety jest to... Ten film, przede wszystkim nie wiem, czy to nie jest spoiler, ale ten film wygląda jakby to był trzeci film, a nie drugi. Nie wiesz? Wiem. Kumasz, wiesz jak on się kończy? On się kończy tak, jakby to był trzeci film, a nie drugi. Nie wiem, no może... Nie masz takiego wrażenia? Nie miałem takiego wrażenia. Ja z kolei przeczytałem i troszkę się z tym zgadzam, ale to nie jest moja myśl, więc to znaczy, nie przeczytałem, tylko usłyszałem też w bezspoilerowej recenzji Screen Junkies, że to jest taki film, w którym się dzieje tak dużo, że on trochę, jakby to powiedzieć, on trochę właśnie, ty mówisz, że on wygląda jak trzeci, a oni twierdzili, to też rozumiem ten argument, że on trochę wygląda jak pierwszy, że trochę... On totalnie nie wygląda jak pierwszy. Że trochę Przebudzenie Mocy wygląda przynajmniej jak taki prolog, że są wątki z Przebudzenia Mocy, o których on w ogóle zapomina, a z kolei robi różne takie rzeczy z postaciami, że nagle okazuje się, że to Przebudzenie Mocy to właściwie to, co się tam wydarzyło, nie miało za bardzo żadnego znaczenia przed trzecią częścią. Że trzecia część będzie bardzo... Ale to jest myśl i to jest bardzo zgodne z tym, moim zdaniem, bo tak samo było w Starych Gwiezdnych Wojnach. Co to powiedziałeś, że w tym filmie dzieje się bardzo dużo, ja mam odwrotną opinię, mianowicie taką, że w tym filmie dzieje się bardzo mało. Nie, tak naprawdę. Mógłbym podać ci przykłady. Spojrzysz, nie możesz podać przykładów. Nie, bez żadnych przykładów. Jeżeli spojrzysz, film zaczyna się na punkcie A, rozumiesz? Jeżeli chodzi o taką klasyczną rzeczy, które się dzieją, no ale w tych filmach się nigdy nic nie dzieje. No masz zło, masz walkę ze złem i ona się kończy. Nieprawda, zawsze coś wybucha. W każdym mnie trochę fascynuje to, jak są skrajne reakcje na ten film. Dawno już chyba od czasu trylogii Lucasa, tej pierwszej, tej 1-2-3, o tak. Gwiezdne Wojny nie były tak radykalnych opinii. Jest to film ciekawy. Jestem w stanie też po tym filmie... Bo jest mnóstwo ludzi, którzy mówią, że to jest jeden z najlepszych w ogóle filmów Gwiezdne Wojennych i mnóstwo ludzi, którzy mówią tak jak Mateusz, że to są nieudany film i że nie chcą mieć z nimi wspólnego. Znaczy to są Star Warsy na nowe po prostu tysiąclecie. To jest Disney, rozumiesz? To jest Disney, który przejął te stery i wziął cały ten statek Star Warsowy. Ja powiem ci, w którym miejscu tak to jest Disney. No. Jestem w stanie się zgodzić, oddam ci jedną rzecz, no. Żeby nie było, że... Mhm. Bo generalnie przegrałeś tę dyskusję tam z Kretesem, nie? Dominik postanowił. Ten film ma takie bardzo marvelowe podejście do humoru disneyowe, nie miały wcześniej. Mi się akurat ten humor podoba, większość żartów trafiła, ale o ile... Naprawdę? Tak. To był najbardziej cringy po prostu żarty mocy, o ile w Przebudzeniu Mocy żarty były takie raczej naturalne i wynikały z sytuacji, tak tutaj masz ewidentnie takie wrażenie, jakby ktoś siedział z zegarkiem,
Jakby ktoś siedział z zegarkiem, 15 minut minęło, nie było żartu, tak, pyk. Tutaj było dokładne, ale pyk, to było takie dokładne marvelowskie one-linery, po prostu takie badum, psz. No i będzie tego jeszcze więcej, ponieważ kupił Disney 20th Century Fox za 52 miliardy. Jaki plot twist, takie przejście. Znaczy nie wiadomo, ja tylko jeszcze na końcu zrobię taki plot twist Kojimowy, że nie wiadomo, czy to wszystko jest prawda, ponieważ jeszcze nie wiadomo, czy ta transakcja dojdzie do skutku, bo jeszcze się musimy wypowiedzieć shareholderzy Foxa, shareholderzy Disneya i komisja zatwierdzająca, bo to jest zbyt duża transakcja, żeby to się było nie bez zatwierdzenia przeszło, bez urzędu antymonopolowego, więc ona też się musi zgodzić na to. Ja idę już drugi raz na tak? Jezu, ale akurat mam o tyle łatwą sytuację, że firma mi stawia. Okej. Okay. Dlaczego firma ci stawia Gwiezdne Wojny? Tylko Gwiezdne Wojny, czy w ogóle ci firmy jest stawiają? Po prostu... Czy w ogóle stwierdzili, że Gwiezdne Wojny są tak ważne, że możecie iść? Stwierdzili, że robimy grupowe firmowe wyjście na Gwiezdne Wojny. Nice. Dominik, a gdzie widziałeś Gwiezdne Wojny? W Metropolii, gdzie jest kino. Ja do Multi, w Heliosie. Gdzie jest sala z Dolby Atmos. Miałeś jakieś kłopoty z dźwiękiem? Coś było nie właśnie tak? Właśnie była sala z Dolby Atmos, którą myślałem, że jest tylko na Morenie. Było zajebiście. Multikinie, kurde, wczoraj oglądałem, było coś z kurde, tym dźwiękiem. Ja idę do Multi. Ty. Wiesz co, muzyka była strasznie głośno, dialogi były takie trochę przytłumione jakby. Są dwie takie sale chyba w Gdańsku w tej chwili, w Carrefourze i w Metropolii. To może spróbuję, jeszcze nie zapłaciłem za bilety, może spróbuję znaleźć inną. Dobra. No, dobra, przejdź do Heliosa. To jest nasz odcinek dzisiaj. Jeżeli ktoś nam napisze, że zaspoilerowaliśmy Gwiezdne Wojny, to uduszę, kurwa, autentycznie. No, dzięki wielkie. Dzięki, cześć. Dzięki, na razie.